Filip Lewandowski, Gromda 5, nie ma miękkiej gry, Góral z nami, ależ to była walka. No pewnie, że tak, bardzo, bardzo dobry pojedynek, no trudno, przerwany przez sędziego. No ale daliśmy z siebie wszystko, daliśmy po raz kolejny dobre show, no więc naprawdę jest dobrze. Myślę, że poziom walk w ogóle też stoi na bardzo dobrym poziomie, więc jest dobrze. Bili wam brawa, jak schodziliście, więc to chyba jest no też taka ogromna, nie wiem, może nie motywacja, ale po prostu nagroda. Wiesz, no wiadomo, cieszymy się wiesz, z tego, że kibicom się podoba i to jest chyba najważniejsze, o to w tym wszystkim chodzi, tak? To wiesz, fajnie jest wygrywać, ale też przyjemnie walczyć dla kogoś i dla oka. Jeżeli osiągnęliśmy brawa, no to sukces dla nas. Jak się czujesz fizycznie? Twarz cała rozbita, o to pytam. Powiem ci, że myślę, że no to jest tylko rozcięcie, tak? Nie ma tutaj, wiesz, żadnych, myślę, że złamań, bo złamania były. Po pierwszej Gromdzie, którą bardzo mocno odczułem po pojedynku z Łazarem, a tutaj no tak jakbym został draśnięty. Co nie zagrało? No, przerwanie sędziego tylko i wyłącznie, bo kurczę, no i może troszeczkę za bardzo podpalenie się w pierwszej rundzie, no szybko chciałem może być może skończyć, ale tak jak mówię, na razie to jest, wiesz, brak mojego jakiegoś tam jeszcze doświadczenia obycia, no wiesz, całe życie, znaczy może całe życie, nie można powiedzieć, że całe życie, ale w większości lat grałem w piłkę nożną, więc ja mówię, ja raczkuję jeszcze dopiero w tym sporcie, ale mówię, że raczkuję chyba dosyć mocno dobrze jest. Ja się cieszę, że gdzieś tam mój poziom walk i pokazania się wzrasta, co widać jak najbardziej na załączonych obrazkach. No i tyle. Nos mocno rozbity, bo widzę, że krwawi lekko. Tak, nos krwawi, no wiadomo, to jest rozcięcie, tak, no to będzie krwawić, teraz jeszcze adrenalina płynie, no to wszystko schodzi, tak. Ale mówię, bólu nie czuć, trzeba iść do przodu i tyle. No, wiadomo, że spotkamy się jeszcze na niejednej Gromdzie i mam nadzieję, że kibice będą się cieszyć właśnie z moich pojedynków i będą właśnie klaskać brawa. Miejmy nadzieję, że będą teraz brawa za wygraną. Kiedy kolejna właśnie Gromda, jeżeli chodzi o twój występ? To już zależy teraz od kwestii medycznej, bo na pewno jakieś jeszcze zawieszenie medyczne będzie. No, zdrowie jest najważniejsze, tak? Tutaj włodarze dbają o nasze zdrowie, gdzieś zawieszają nas tam medycznie i mamy przynieść karty informacyjne ze szpitala, więc tutaj jest wszystko w należytym porządku. Mówię, trzeba się wyleczyć, wrócić do treningów i brnąć dalej, tak? Co mówią w szpitalu, jak przyjeżdżasz i mówisz, że biłeś się na Gromdzie, walki na gołe pięści? Łapią się za głowę. Łapią się za głowę wszyscy, czy my jesteśmy normalni, ale wydaje mi się, że jesteśmy normalni, bo potrafimy właśnie wejść, pokazać show i zachować się zawodowo i rozmawiać ze sobą, czy tam się napić i wspólnie biesiadować, czy cokolwiek. I dlatego mówię, nie ma tutaj złej krwi wśród zawodników, jest fajna, miła atmosfera, robimy swoje, dajemy ludziom to, co chcą oglądać i tyle. Potwierdzam, właśnie przed chwilą rozmawiałeś ze swoim rywalem, przybliście piątki, no to jest bardzo fajne. Tak, to jest super. No, ja moim zdaniem mówię, tak jak wszyscy chłopacy tu gdzieś się łapią za głowę, albo przegrałem, bo to... Nie, tu nie ma przegranych. Tutaj każdy daje, oddaje zdrowie, każdy walczy dla charakteru i tak dalej. Trzeba mieć jaja i naprawdę, żeby wyjść. No tak jak samo hasło, nie ma miękkiej gry i Gromda dla prawdziwych skurwieli, no bo to jest dla prawdziwych skurwieli. I tyle. Idealna puenta. Dzięki wielkie. Widzimy się na szlaku. Piątka. Dziękuję.